Moja muzyka. Mój teatr. Mój taniec. Moja kultura. Mój film. Miejski Dom Kultury. Twoja przestrzeń dla życia z pasją. Na tak środek macie to wszystko. Proszę bardzo. Bilecik, proszę. Już. W tym wspaniałym towarzystwie zainaugurował swoją działalność dzisiaj Teatr Mazowiecki Mława. Bardzo mi miło, że i panie zechciały być tego dnia z nami i dostarczyć nam i dużo śmiechu, ale i masę wzruszeń. Bardzo, bardzo dziękuję. I w imieniu swoim i myślę wszystkich zgromadzonych wielkie brawa. Chciałam podziękować wspaniałej mławskiej publiczności, na którą, jak widać, zawsze można liczyć. Dzisiejsze spotkanie dobiegło końca, pierwsze, ale nie ostatnie. I do zobaczenia na kolejnych spotkaniach z teatrem, na sztuce Berfer w maju i na sztuce z panią Anną Seniuk już w czerwcu. Zapraszam serdecznie. Witam Państwa w kolejnej edycji internetowego programu przygotowywanego przez Miejski Dom Kultury. Przy mikrofonie Oskar Schmidt. Właśnie 5 minut temu zakończyło się przedstawienie. Grace i Gloria. W roli głównej występowała pani Stanisława Celińska. Co przyszło mi na myśl, to to, że kiedy kilka lat temu w rozmowie z moimi znajomymi zasugerowałem, ze znajomymi, którzy bywają w teatrze, jeżdżą do opery, zasugerowałem, że można byłoby zorganizować przedstawienie teatralne w Mławie. Odpowiedzieli mi, że to chyba nie ma sensu, że to jest niemożliwe. Jak to zrobić w kinie? I zaczęli wymyślać masę przeszkód. Jest ze mną człowiek, który jest odpowiedzialny, albo dzięki któremu jednak to się stało. Czy mógłbym prosić pana o przedstawienie się i przybliżenie idei? Witam Państwa, Piotr Duda. Jestem kierownikiem artystycznym Teatru Mazowieckiego w Warszawie, który działa w ramach Mazowieckiego Instytutu Kultury. Ten pomysł narodził się z takiego myślenia o teatrze, które mi jest osobiście bliskie. Ja wierzę, że teatr może zmieniać człowieka, może wpływać na jego losy. Ja jestem sam takim przykładem, ponieważ pochodzę z bardzo małej miejscowości, w której, jak w Mławie, to jest przy tej mojej miejscowości Metropolia. I Państwo macie miejsce, gdzie właśnie ten teatr mógł powstać. Natomiast ja zostałem zaszczepiony teatrem poprzez jedno spotkanie z wielką aktorką Mają Komorowską, która czytała poezję w małym wiejskim kościółku. I zobaczyłem, że wtedy to wpłynęło na moje całe życie. I od
tamtej pory jakby jestem w teatrze i jak zacząłem się zajmować Teatrem Mazowieckim, to wiedziałem, że bardzo bym chciał ten teatr pokazywać również właśnie na Mazowszu. Okazuje się, że to jest bardzo potrzebne i ten dzisiejszy wieczór potwierdza tylko nasze dwuletnią pracę nad tym, żeby taki teatr powstał. Z czego się bardzo, bardzo cieszę. Siedziałem w pierwszym rzędzie i miałem z tyłu całą publiczność. I jeżeli w teatrze jest dobrze, jeżeli spektakl dociera do widzów, coś im daje, to wtedy jest dobra cisza. I dzisiaj taka cisza była. Ludzie słuchali tego, co się dzieje na scenie, słuchali aktorów, byli z nimi w tych postaciach, byli w świecie, który właśnie opowiadała pani Stanisława Celińska. I jeszcze dodam, że była jej partnerką Lucyna Malec. Wspaniałe dwie aktorki. I myślę, że ten wieczór zostanie w tych ludziach, którzy byli na widowni na długo, ponieważ nie był to... Padały tutaj bardzo ważne rzeczy z tej sceny. To była historia taka z życia wzięta, która każdemu się z nas zdarzy. I każdy z nas w głowie kombinuje, jak przeżyć to życie. I też po to jest teatr, żeby czasami może właśnie odpowiedział na te pytania. I ja taki teatr w Teatrze Mazowieckim chcę robić. Teatr, który próbuje dotknąć odpowiedzi na pytania. Tego się nigdy nie uda. Ale jak mówi właśnie pani profesor Maja Komorowska, to ona ma takie ulubione słowo. Mówi, że to jest najważniejsze słowo jej w życiu. I tym słowem jest starać się. I my też właśnie staramy się poprzez rozwój tego teatru razem właśnie z miejscami na Mazowszu, z panią dyrektor, która nas tu przyjęła, robić dobry artystyczny teatr. Jak doszło do wyboru repertuaru, który zostanie zaprezentowany między innymi w Mławie, bo nie tylko? To jest tak, że ja osobiście mam temperament do robienia teatru artystycznego i kiedy zostałem kandydatem jeszcze wtedy na stanowisko kierownika artystycznego w Mazowieckim Instytucie Kultury, zostałem poproszony o przedstawienie wizji i strategii na robienie teatru. I wówczas zaproponowałem, że opłaca się dzisiaj robić, czy może nie opłaca, ale to, co byłoby dla mnie osobiście interesujące, a uważam, że będzie to interesujące też dla widzów, to robienie teatru, którego filarem jest wspaniałe, profesjonalne aktorstwo. To może jest banalne, to co teraz mówię, bo wiadomo, aktorzy przecież ich rzemiosłem, ich narzędziem pracy jest aktorstwo, ale aktorstwo się dzisiaj zdewaluowało, znaczy wartość aktorstwa się zdewaluowała poprzez to, że mamy aktorów serialowych, oni mówią o sobie aktorzy, a czasami nie mają nic wspólnego z aktorem. Nie jestem przeciwny jakby całej rozrywce, komercji, ale aktorstwo profesjonalne to jest coś, co wymaga talentu, co wymaga takiej iskry Bożej, co wymaga lat potu na scenie, co wymaga przejścia edukacji artystycznej. I wtedy dopiero możemy mówić o aktorstwie. I ja chcę budować teatr z dobrymi aktorami. Takimi, którzy potrafią zbudować postać, którzy władają świetnie językiem polskim, którzy potrafią zmierzyć się z literaturą klasyczną, z tekstami wymagającymi nie tylko bycia na scenie, ale właśnie zagrania. I taki jest Teatr Mazowiecki. Taki tworzymy, taki budujemy, coraz wyżej podnosimy poprzeczkę. Ostatnia nasza premiera to jest lekcja UNESCO, a teraz przymierzamy się do kolejnego klasycznego tekstu Claudela, tekstu Zamiany. Udaje nam się zapraszać do teatru bardzo dobrych aktorów, takich, którzy właśnie gwarantują nam ten profesjonalizm. I to jest całe nasze... jak to się mówi, cała recepta na sukces tego teatru. Po 3 latach możemy się pochwalić z tą widownią, pełnymi widowniami i to jest bardzo, bardzo cieszy nas to.
użył pan określenia artystyczny i powiedział pan o wizji, pana wizji teatru, którą realizuje pan z ludźmi, którzy panu podlegają, którzy z panem współpracują. Czy to oznacza, może to będzie troszkę pytanie na skróty, że nie będzie w Mławie przedstawień, o których od czasu do czasu mówi się w telewizji albo w mediach, które szokują, moim zdaniem często chyba w niepotrzebny sposób. Czy to jest potrzebne w ogóle w teatrze, żeby w ten sposób szokować? Czy panu jest łatwo robić właśnie ten teatr artystyczny, w którym chyba czegoś takiego nie ma? Jest mi łatwo, dlatego że jest taka potrzeba. Ja widzę to i dzisiejszy wieczór potwierdził to. Widzowie w Mławie przyszli na dość wymagający spektakl, bo on wymagał skupienia, wymagał no, takiego oddania się aktorkom i temu, co się działo na scenie. Natomiast domyślam się, że pan mówi o bardziej rozrywkowym teatrze, o bardziej o farsach, o tego typu spektaklach. One będą w Mławie, tylko one nie będą przyjeżdżały przez Teatr Mazowiecki, bo my takiego repertuaru nie mamy. Ale tak jak mówię, one jeżdżą po Polsce, te spektakle, jest dużo produkcji tego typu, szybkich, łatwych, przyjemnych. I tutaj ja jeszcze raz chcę podkreślić, nie mam nic przeciwko jakby temu. To jest potrzebne, to jest potrzeba nasza, żeby też jakby rozerwać się na dobrą rozrywkę. Boleję trochę nad jakością tych spektakli, absolutnie. Boleję też, że dobrzy aktorzy występują w tych spektaklach. To psuje jakby poziom polskiego teatru, moim zdaniem. I ten nasz projekt jest trochę takim... Chcemy uzupełnić ofertę, tak? Chcemy, żeby ludzie też mogli przyjść na właśnie wymagający spektakl, ten spektakl artystyczny, i wtedy będzie zachowany balans, bo w tej chwili uważam, że jest trochę tak za dużo takiego właśnie komercyjnego świata w naszym życiu, łatwego, przyjemnego, a polski teatr, ja zaczynałem przygodę z teatrem jeszcze w teatrze Zygmunta Hibnera, tam terminowałem u niego jako akustyk przez rok. Nie dostałem się na studia i poszedłem do pracy. No i pamiętam ten kurz, ten rytm tego teatru, to oddychanie zupełnie inną przestrzenią w teatrze, poezją. My w Teatrze Mazowieckim na przykład zaczynamy taki cykl, będziemy prezentowali poetów, żywych polskich poetów, żyjących, i chcemy ich zapraszać na takie wieczory poetyckie i zapraszać do nich, żeby to był wieczór połączony aktor i poeta. I chcemy zaprosić wszystkich żyjących poetów polskich. I pierwszy wieczór mieliśmy poświęcony Julii Hartwig. I muszę państwu powiedzieć, że dawno nie słyszałem takiej ciszy. Przez 2 godziny słuchaliśmy wspólnie po prostu wierszy, które czytała Zofia Kucówna z niebywałą radością. To była uczta taka duchowa, metafizyczna, taka, która po prostu czasami w teatrze się zdarza, że człowiek przeżywa coś takiego nie spodziewa się, nieoczywistego, więc to nas bardzo cieszy i tą drogą będziemy podążać. Jak to się dzieje w tym zwariowanym świecie, gdzie jest coraz więcej rozrywki, coraz więcej emocji? Jesteśmy w kinie, w którym większość repertuaru to ten komercyjny, amerykański. 2 aktorki, wspaniałe aktorki. Jedna scenografia, nic się nie zmienia i to hipnotyzuje ludzi. No bo taka jest magia teatru właśnie. Teatr to jest słowo, teatr to jest kreacja, cisza, teatr to jest cisza, to jest właśnie przestrzeń, którą wypełniają dobrzy aktorzy. Jak w teatrze nie ma dobrych aktorów, no to jest taki pusty śmiech, rechot, jakaś zgrywa, jakaś mina, jakaś poza. Są takie spektakle, które są właśnie ustawione. Też ten nowy teatr, niekomercyjny, nie rozrywkowy, ale ten nowy teatr, który też robią w Polsce, on moim zdaniem polega na takich formalnych zabiegach. Tu zaświecimy, tu zapalimy, tu przejdziemy nago. Zaszokujemy. Tak, zaszokujemy, zrobimy ładną scenografię, zrobimy multimedia, ale w teatrze nie o to chodzi. W teatrze chodzi o spieranie się o światopogląd, o świat, o metafizykę. Chciałbym bardzo w takim teatrze po prostu być i taki teatr robić.
kiedy szliśmy korytarzem naszego Domu Kultury, zauważył pan, że to jest nowy budynek, nowa instytucja. Instytucja istniejąca tutaj od kilkudziesięciu lat, ale jesteśmy po remoncie. Instytucja publiczna, która jest w dosyć dobrej formie finansowej. Ja chciałem może już na koniec zapytać, czy teatr publiczny, uwzględniając to, że jest taka moda na prywatyzowanie wszystkiego, bo wszystko powinno przynosić dochód. Czy ten teatr jest potrzebny? Absolutnie, absolutnie. Jakby misją, ja też czuję na sobie taki obowiązek, żeby wydawać nasze publiczne pieniądze, bo zostały mi powierzone publiczne pieniądze. Ja ten teatr robię za podatki jakby nas wszystkich i uważam, że no to wymaga ode mnie też i od naszej dyrekcji no jakby nie poddawania się gustom. Co z tego, że jakby ludzie jakby chętnie uczestniczą w komercyjnych rzeczach, czy jakby to jakby znowu jakby też nie chciałbym wyjść na takiego walczącego z rozrywką, ale misją takich instytucji jak Mławski Dom Kultury jest podnoszenie poprzeczki, moim zdaniem. Jeżeli tego nie będziemy robili, no to młodsze pokolenie kompletnie po prostu będzie tylko budowało swoją estetykę na szybkich grach komputerowych, na internecie, pewnie na telewizji, która jest wszechobecna, a telewizja niestety publiczna jest na słabym poziomie. Wobec tego... O prywatnej... Nie mówiąc już. Więc no, obudzimy się naprawdę w niedobrym stanie, dlatego no, o tego ducha naszego wspólnego i takiego poczucia estetyki, poczucie, że w życiu są rzeczy ważne i ważniejsze i najważniejsze, no, nie chciałbym tylko zostać na poziomie ważnych rzeczy. Tak jak mówię, dla mnie rozrywka jest ważną rzeczą, ale chciałbym, żeby też ludzie czuli w sobie potrzebę najważniejszych rzeczy i wtedy ta rozrywka jest trochę niżej. Taki jest mój pogląd na życie i na teatr. To wielka szkoda, że wiele osób, spora część społeczeństwa sama siebie odbiera w taki sposób. Nie, ja do teatru? Ja nie zrozumiem tego. Nie, to nie dla mnie. Film to jest coś, co powinienem oglądać i ta rozrywka taka tania. Powiedział pan na scenie jedną bardzo ważną rzecz. Poprosił pan publiczność, żeby na następne przedstawienia te panie w średnim wieku i troszkę starsze panowie, żeby zaprosili tutaj swoich synów, swoje córki, wnuki, wnuczki. Przedstawienie udało się wspaniale. Była pełna sala, widzowie byli zachwyceni, ja byłem zachwycony, ale wśród publiczności, młodzieży, młodych ludzi było naprawdę niewiele. No, powiedziałem to przekornie i teraz może chcę powiedzieć do tych, może słuchają mnie, bo to jest radio internetowe, nie bójcie się przychodzić do teatru, a poza tym mówię tutaj do chłopaków, że naprawdę można fajnie podrywać dziewczyny na poezję, na dobry film, zaimponowanie, że się zna twórczość Bergmana, że się zna twórczość innych klasyków. Na to naprawdę też można fajnie podrywać dziewczyny i zachęcam was do tego. Będziemy wam tym pomagać. Też można podrywać dziewczyny na przyjście do teatru, w tym wypadku Mazowieckiego. Następnym naszym spektaklem jest tutaj spektakl Belfer. To jest w ogóle historia nauczyciela, który opowiada swoją przygodę nauczania młodych ludzi. Wspaniale wykonuje to Wojciech Przoniak. Więc absolutnie przychodźcie na ten spektakl, zabierzcie swoich nauczycieli, bo będziecie mieli porcję dobrego teatru, ciekawej historii, z dużą porcją takiej refleksji też na temat właśnie relacji uczeń i nauczyciel. Nie chcę zdradzać szczegółów, ale rzecz jest wspaniale napisana i bardzo dobrze zagrana. A dziewczyny, tutaj zwracam się teraz do dziewczyn w Mławie, nie dajcie się tym chłopakom, tylko właśnie bądźcie wymagające. Zapytajcie, co przeczytał ostatnio, jaką książkę, czy jakiś ciekawy film zobaczył w internecie, a może na przykład właśnie przeczytał jakieś wiersze super. I naprawdę to jest wspaniała przygoda. Zachęcam do tego.
wspaniały język reklamowy na koniec. Zapytam jeszcze o jedną rzecz. W przedstawieniu, które obejrzeliśmy dzisiaj, występowała pani Stanisława Cenińska. Wkrótce będzie, zapomniałem imienia ze zdenerwowania. Wojciech Przoniak. Wojciech Przoniak i później Anna Seniuk. To są wielkie, wielkie nazwiska. Czy możemy się spodziewać, że tych aktorów kiedyś zastąpią równie dobrzy aktorzy? Absolutnie tak. My mamy taki przekrój pokoleniowy w Teatrze Mazowieckim, bo tych aktorów, które pan wymienił, to jest jedna grupa, ale współpracujemy też w teatrze i mamy spektakle z udziałem Katarzyny Herman, Redbada Klinstry, Romy Gąsiarowskiej. Teraz zaczynamy współpracować z Emilią Komarnicką. To są aktorzy średniego pokolenia, którzy już mają ugruntowaną pozycję swoją, ale no, to są uczniowie właśnie tych mistrzów, o których pan mówił. A dalej za nimi współpracujemy już z takimi debiutantami, można powiedzieć, bo spektakl Wdowy Mrożka zrobiliśmy z grupą naprawdę bardzo młodych ludzi. Może nie debiutantów, ale takich, którzy dopiero są po 2, 3, 4 latach w zawodzie. I no, mogę powiedzieć, że mamy intuicję i udaje nam się zapraszać właśnie takich artystów, którzy no, są interesujący na scenie, którzy przykuwają uwagę widzów i absolutnie chcemy, żeby właśnie ta grupa u nas się mieszała, żeby to byli mistrzowie, uczniowie i ci, którzy chcą być w teatrze właśnie, którzy nie chcą tylko łatwo i przyjemnie przejść przez to życie zawodowe. Bardzo panu i państwu dziękujemy za tą dzisiejszą ucztę teatralną, kulturalną i czekamy na następne przedstawienia. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Zapraszam do teatru. Moja muzyka, mój teatr, mój taniec, moja kultura, mój film, Miejski Dom Kultury, twoja przestrzeń dla życia z pasją.